rozgrywają finale oba zespoły. Zespół gości Centrum Autorów na rozgrywkach dzisiaj w górnej składzie. Kapitan zespołu Mariusz Schreider, numer 2, trójką Mikołaj Stankiewicz. Numer 4 to dalej Stanisław Wajnik, numer 6 Damian Wybrod. Studentką Dawid Starostkiewicz, 9 Wojciech Iwanowicz, 10 Bartosz Szyber, 11 Bartosz Kasperowicz, 13 Paweł Karabunda i 18 Artur Karabunowicz. Trenerem jest Wojciech Iwanowicz, a masażystą Roman Rostowski. To są nasi goście, ale to powitam za chwilę. Na razie przedstawiam Państwu, żebyście popatrzyli na numery, wiemy kto kim jest. Nasz zespół na pewno Państwu doskonale znany skład, ale przypomnę, numer 1 to Adam Szpański, numer 2 to Zary Sapiński, numer 4 Piotr Świerzecki, numer 5 kapitan zespołu Adam Sowa, 7 to Przemysław Niebek, 11 Rafał Senny, 12 Tomasz Rosłaniec, 13 Sebastian Kupta, 14 Karol Spartni, 16 Łukasz Szewczyk, 17 Adam Zieliński i 18 grający trener w naszym zespole Maciej Alanczewicz. Drugim trenerem naszego zespołu jest Kubek Mirewski, którego Państwo na pewno doskonale pamiętacie z gry w zespole Stolarki Wołomin, kiedy grał na pozycji libero. Rozpocznie się mecz, a ja bardzo proszę, zapraszam wszystkich kibiców, którzy będą oglądali dzisiejsze spotkanie, aby podczas prezentacji gorącymi obrazkami powitać zespół gości, zespół Centrum Autorów, tak aby Wołomina wywieźli jak najlepsze wrażenie. Później w trakcie gry oczywiście kibice chcą, aby zespół gospodarzy wygrał, ale za wspaniałe akcje, jakie będą na parkiecie prezentować zawodnicy, również bardzo się zapraszam, żebyście Państwo dziękowali bardzo głośnymi, mocnymi obrazkami. Rozpoczynamy. I nawołujemy drugą linię w Wołominie po kilku latach i rozpoczynamy spotkanie Centrum Autorów Praga Wołomin. I proszę Państwa za chwilę, karne stroje tradycyjne naszego zespołu, zespołu Praga Wołomin, koloru siwego z pomarańczowymi puszkami do zespołu Centrum Autorów i gorącymi brawami witamy w Wołominie na naszej Wołomińskiej druga kwarta zespoły, które za chwilę rozpoczną zmagania na parkiecie. Zespół Centrum Autorów i kapitanem zespołu Centrum Autorów jest Mariusz Schreiber, numer 2. Kapitanem naszego zespołu Adam Sowa, numer 5. I brawami witamy oba zespoły, a za chwilę prezentacja sędziów, ale zaraz powitamy w pierwszym spotkaniu w inauguracji drugiej ligi w Wołominie po kilku latach. Tu proszę Państwa, witam serdecznie w Wołominie sędziów, którzy poprowadzą dzisiejsze spotkanie, a sędzią pierwszym jest pani Aneta Olszewska, pomagał jej Łukasz Miłowski, oboje przyjechali do nas z Łodzi, sekretarz zawodu Zbigniew Kurak,
a na liniach panowie Łukasz Nowicki i Patryk Kazica. Witamy serdecznie w Wołominie. Życzymy miłego sędziowania. No i a Państwu życzę wspaniałej zabawy i gorącego dopingu dla obu zespołów. I proszę Państwa, pierwsze szóstki, zespół Centrum Augustu, kapitan zespołu Mariusz Szwejker nr 2, drugą Mikołaj Stankiewicz, numer 6 Cezary Stanisławajkis, numer 9 Wojciech Iwanowicz, 13 Paweł Dom, Karaburga i 18 Artur Kaniłowicz, libero Damian Dygo, numer 6, trener Wojciech Iwanowicz i kurator. Numer 2 Cezary Stankiewicz, cztery Piotr Kierzewski, 7 Przemysław Gniedek, Rafał Sędziek, numer 11, 13 Sebastian Kurta, 18 Janusz Wiczerek, Martyn Alanczewicz i numer zespołu Adam Zieliński, numer 17, drugim trenerem Józef Mirecki. I proszę Państwa, zapraszam do gorącego dopingu. Zabierkę będzie rozpocznie nad zespół i za chwilę Rafał Zemnek rozgrywając nas w naszym zespole rozpocznie zabierkę pierwszą partię meczu drugiej rundy. Rafał Zemnek. I pierwszy punkt dla naszego zespołu.